Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Osman, I never imagined that you would be my salvation. Hurry now, before Strahd learns of your coming. When I found you, you said the seventh seal was not broken. I've heard those words before. Abaddon said the same. Right before he died. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w drugiej części tego przerywanego odcinka. Jeżeli niby nie powinien się widać, ale ja się witam. Bo tak. Hehehehe. No dobra. A w sumie nie tyle się widać, co po prostu zapomniałem się pożegnać po przyszłym odcinku, więc mi to elo, nie? Jo. Dobra, teraz co by tu zrobić z tym? Bo tak, na pewno muszę użyć tych dziabongów, co są pod tymi. O tych, żeby tak odbić ten promień, żeby poleciał tam. Ale żeby to zrobić, to musiałbym najpierw... Właśnie, co bym to musiał zrobić? Ale myślę, że i to muszę chyba dociążyć, nie? Muszę zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. To... A nie, to nie ma. Dobra, to nie ma. Czyli to musi być lżejsze. A... To jest albo ok, albo trzeba dociążyć, ale wydaje mi się, że chyba trzeba dociążyć. Tylko pytanie na ile? Czy na jedno styknie? No. Dobra. Teraz bierzemy. I jak zasało? Dobra, jak to się podniesie, to wróci mniej więcej gdzieś na ten poziom, czyli... Powinno być chyba okej. A to... Bo musi to iść stąd, nie? To poleci stąd. Będzie tu i tu... Okej, to powinno być chyba w porządku teraz. Teraz tak, teraz ja się tu jeszcze muszę zategować. Czy nie, to nie, może inaczej. Tu. Czy nie, będę mi tam zabrać, to czemu nie chce mi to przetegować na tym kierunku? Bo to się tutaj wteguje. Okej. Doskoczysz? Skocz na spokojnie, dobra. Teraz na górę. Tak, tego nie przemyślałem. Dobra, wyłączyła portale. Wyłącz, chyba nie wyłączysz, dobra. Tu. No właśnie. Jeszcze raz. Dobra, je. Super. O, dzięki, gro. Super. Dzięki, że postanowiłaś mnie wyrzucić pierwsze w tym miejscu, do którego poszedłem tylko po to, żeby coś sprawdzić. Po drugie, totalnie nie cofnąć mnie z powrotem, tylko wypieprzyć mi pod teksturę. Dzięki. No dobra.
W sumie, skoro wystarczy tylko to ciążyć, prawdopodobnie jednym. Co to jest? Jest ten? No, to ten drugi chyba. Aha! Tam był checkpoint, ale to, co zrobiłem tutaj, jest zapisane. Interesujące. Dobra. Jeden portal tutaj. Jeden portal tutaj. I od razu go zamknąć. Dzięki temu ja mogę się teraz cofnąć tutaj na górę. I aktywować ten portal. Ten zamknąć. Teraz pytanie, który otworzyć, ale wydaje mi się, że ten powinien być w porządku. Bang, bang, bagarang! Proszę bardzo. Wszystko calculated. Dobra. Swagerskie lądowanie. Lecimy da... Ooooo! Nieźle! Dobra, to będzie ciekawe wykorzystanie. No dobra. Czyli trzeba będzie zrobić to samo, co... Cel, jak chciałem się tutaj dostać, tylko że... O dobra, walnę już. Dobra. Może najpierw użyję te... Ło, może lepiej nie. Dobra, leci jeden portal, leci drugi portal. I przez drugi portal robię sobie to. Teraz otwieram to. To teraz tak, tutaj proszę. A, czekaj chwilę. Teraz otworzyłem na tamtą stronę? Niestety nie. Dobra, no obróć się. Ale żeby mnie tutaj jeszcze nic nie napadło, to jeszcze masz zdziwione. Dobra, i teraz powinien mieć stricte na zewnątrz. Znaczy na zewnątrz, na tamtą stronę. Ok. Jak to wygląda niefitu? O, tam gnie w tyćko, więc mogę go w sumie wziąć. Tu. Masz dwie skrzynki z życiem? Okej. Okay. Nie, no, wezmę, no bo i tak, jak ich nie zabiorę, no to się chyba trochę zmarnują, nie? Więc... Szkoda by to zostawić. Dobra, gdzie to teraz leci? To leci teraz prosto w panel. Czyli muszę jeszcze poczekać troszkę. I skakać teraz. Walka! O dziwo nie. Dobra, let's go then. A, widzę, że znowu będzie zabawa w lusterka. Okej, okay, teraz to się widzę odblokowało. I tam się odblokował panel. Spoko. A dobra, lusterka mogę sobie gwiazdeczką odbić. W sumie jakby dolecę tutaj. Dobra, skrzynkę, chociaż jest mi ona totalnie zbędna w tym momencie. Czy mogę zaznaczyć wszystko? Niestety nie, troszeczkę braknie. Dobrze, szybko łańcuch. I lecimy na drugą stronę. Zmieniam na tą. Rzucam, podnoszę. Ojeny, to jest czasowe, poważnie. Dobra, to jest chyba naj... Dobra, to inaczej. To zacznę od tych dwóch. Już biorę łańcuch. Na górę. Tu. I tu. Stup. Ale mu brakowało. Do góry. Okej, okay, to się odbija. A, tam w portal, okej. Okay.
Czyli dobra, czyli tu już trzeba puścić portal. Tu też. No i to leci już tam prosto do windy, nie? Nie. Okej. No to teraz tak. Gwiazdeczka. Numero uno, numero dos. Tam się łap. I numero tres. No i proszę bardzo, ładne W z tego wyszło. No i spoko. To teraz czas się cofnąć i wrócić do Azrela. Pytanie tylko brzmi, co teraz nam powie, bo jestem bardzo ciekaw, co on ma dalej do powiedzenia. A on ewidentnie coś wie. Czytaj, wie więcej niż na razie nam powiedział. Dobra, wszystko na full. A, w sumie była jakaś bitka, to sobie zmienię moc gniewu. Tutaj to było. Na moją ulubioną, czyli na cierpienie. Okej, moc się przekazuje dalej. Ta sobie kamera zgłupia, mam wrażenie, ale to już never mind. Dobra, jesteśmy tutaj. No mówiłem, że tam będzie portal. No nie, teraz to jest proste. No, na dole jest portal, na górze jest portal, no to tamten wystarczy trafić, na dole też. Powinno być w porządku. No. Okay, z jednej strony. No i teraz tylko poczekać, aż to się ustawi. Teraz pytanie, ta czy ta? Wydaje mi się, że ta. No. O, ta jeszcze poczeka. No. Trzy, dwie i jedną. Zium. Send its chosen to declare battle rights. Their leaders will be gathered in one place, and there we will sever the head of the beast. The Hellguard stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The kingdom of man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. No, there will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The pact is a sacred covenant. Even in victory, we will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the Light, will you do this? Azrael, you old fool. Yeah. We broke all but one.
original seal not be harmed. He protected it himself. Are you certain? Without question. We dared not involve the horsemen. We never dreamed we would have to until it was too late. Yet I had to pay the price for your betrayal. Treason! Or you will root out all involved and make them pay, starting with this one. No. Fool! You deny the will of the Council? You heard the Angel's confession. My service to the Council is ended. Who made you? We own you. Not done until I find the Destroyer and shut him down. Balance, remember? Get up. Azrael lives until he stops being useful. After that, you will do your duty. Wow! No to się niezłe wiksy podziały fabularne. Czyli to Abaddon razem z Azraelem i Ulfeinem wywołali przedwczesną apokalipsę. Tylko że z tego co zauważyłem, po reakcji Abaddona na samym starcie, czytaj po pojawieniu się wojny, to coś chyba, delikatnie mówiąc, poszło nie tak. Bo Abaddon literalnie nie chciał, żeby pojawili się tam jeźdźcy apokalipsy. A to znaczy, że wojna faktycznie musiał zostać przyzwany. Ale jak miał zostać przyzwany, skoro ostatnia pieczęć, siódma pieczęć, czyli właśnie pieczęć apokalipsy, po pierwsze, nie została nawet uszkodzona, a co dopiero mówić o zerwaniu, to jest po pierwsze, a po drugie, no to was popisałem pytanie, gdzie mam teraz iść, nie? Tak, na jolo się wspinam. A może? Nie? A po drugie, Abaddon sam ostatniej pieczęci strzegł. Nie, tu już byłem, nie? Ty, to jest artefakt? Jak ja tego nie widziałem? O, a nie, nie, czekaj, nie, 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 a nie, tu, nie, tu mnie nie było. Tu mnie nie było. Dobra, portal tu. Czyli zas portal tu. Kongrac. Tu mnie nie było, czyli tutaj pewnie idę po ten klucz, co? Dobra, i kolejny artefakt żołnierza. Dobra, jeden portal. No tak, to sądziłem, że będzie znowu strzał. No ale teraz to już tutaj, nie? Ej, co jest? A nie, okej, dobra, to już leci. No, tu i siup. No i dziękuję bardzo. O, tu jest coś do wysadzenia. To leci gdzieś tam w pizdzie. Chyba skrzynka, ale trochę nie bardzo mnie obchodzi chyba ta skrzynka. Mówiąc szczerze, bo nie wiem jak się tam do niej dostać. Dobra,
A nie chcę stracić czasu, lecę sobie dalej. Okej, co my tu mamy? Coś, co się obraca. O, i jest portal do zrobienia. O, i tu jest coś do wysadzenia natomiast. Dobra, a tutaj muszę iść. Tu jest skrzynka z gniewem. Tam nie ma chwilowo nic. To już tak na wszelki sobie puszcza. Aha, okej, okay, to jest powrót. Dobra, czyli tutaj na bank zdobędę gdzieś ten klucz. A, tu jest to, okej. Okay. Na szczęście jest w zasięgu. Jesus, no to żeś się popisał teraz. Dwa różne miejsca mi to łączy. No dobra, ale... I tak, najpierw mogę wykorzystać to. A, okej. Okay. Dobra. Ale jeszcze to mnie interesuje. Na szczęście trafiłem. Niby tam gniewu nie muszę brać, ale... A, bo dobra. Kurde, za późno. Proszę uważać, jak to się obraca. Teraz, teraz tam i teraz będę musiał rzucić. Bierz. Rzut. No i cyk, otwarte. I tam jest jakaś skrzynka, z tego co widzę po minimapie. Zobacz, co pustkisz przygotuje. To jest wyjście. Uuu, a to jest rogata skrzynka. I co my tu mamy? Fragment zwłytchłani! Nice. To już jest który? Nie to menu. To 9. fragment. Jeszcze jeden mi został. Nice. Jeszcze jeden fragment. Dobra, na tamto się muszę literalnie raczej wrócić, mi się wydaje. Po prostu po schodach na górę, nie? A, dobra, i ta skrzynka to będzie chyba właśnie ta skrzynka z tym, z tym kluczem widzący z... No tak, 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 tak. Widzącego, nie obserwatora, widzącego. Dobra, teraz tak. Tak sobie wskoczę. Tu przyspieszony portal, czy tam wzmocniony. Też. Juhu! Tak jest. Okej. Okay. Także mam kluczyk. To czas się wrócić. Dobra, idzie ta cofka na dole chyba. Gdzieś... Gdzieś tu, czy... Nie, to z drugiej strony było. Dobra. Tak, tutaj portal. Na szczęście trafiłem. Lecę. Zgarnę, bo czemu nie? Żeby się nie zmarnowało. I wracam z kluczem widzącego. Co ja jestem obserwatorem? No i teraz po prostu muszę się wspiąć na górę i dostać do drzwiczek. Oczywiście lecę w totalnie złym kierunku. Na górę. Ja już byłem, czyli piętro wyżej jeszcze. Ej, wait a minute. Jak się ma dostać wyżej?
Ej, no chwila, przecież byłem przed chwilą na samej górze, no. Czy nie, bo tu jest portal. Ale on mnie wyrzuci tam, gdzie byłem, ale ja już tam... Jak się tam wspiłem na górę wcześniej? Czekaj, stąd chyba? I tu... Nie, przecież to jest bez sensu. Wait a minute, please. Coś mi tu umyka. Coś mnie tu umyka. Coś do przy... Nie, no nie wiem, do czego przyciągnąć, jak polecieć w górę. Portal mi nic nie da. Nic, bo to jest piętro wyżej. Tu się nigdzie nie wystrzelę. Hurdur. Tak sobie ukradnę od T-Volta trochę. Okej. Okay. No jakby nie, no jak ja tam... Jak ja tam wlazłem wcześniej? Na samą górę jakoś się dostałem, tak teraz nie wiem jak. No bo tego się nie złapałem. No na to nie wskoczę, nie ma szans. Portalu nie ma, żebym się mógł wystrzelić tutaj. Tego się też pewnie nie chwycę. Jak ja tam wlazłem wcześniej? Ja tutaj jakieś przejście? A nie, to jest... To przejście, z którego się tędy dostałem. Nevermind. Tamtędy to żeśmy chyba przyszli. Tędy przyszliśmy. Tam jest to przejście od Samaela. O, tu w ogóle jakieś miejsce z artefaktem i czterema skrzynkami. Tu? Ty nie, Wade, tu byłem? Nie, ale nie, po prostu wygląda podobnie. To jakieś nieodkryte jeszcze przeze mnie. To jest coś pod ziemią. Mówi się, mapa nie pokazuje tego miejsca. Tak też. To jest najniższe piętro, do którego mam chwilowo dostęp, czyli to, na którym jestem obecnie. W sensie dostęp na mapie, nie? No to jest jakby na tym samym poziomie, no ale to nie może być na tym samym poziomie. Bo to jest ewidentnie wyżej. Się wespnę, na spokojnie, ale jakby jakie się mam dostać tam dalej? Bo to nie jest tu, tylko jest tam. No, jak ja tam wlazłem wcześniej? Portal nic mi nie da. Że tam jest jakiś portal? Nie, no raczej nie. Tędy się jakoś? Nie, bo tędy to lecę tylko tutaj, nic dalej nie. Jest tylko po to, żeby wrócić sobie na tam. Tu? Nie, wait a minute, czekaj chwilę, po co są te dwa portale akurat? Czekaj chwilę, bo tego nie triggerowałem wcześniej. Triggerowałem, no, przecież to jest do tego miejsca. Ale dobra, ale jakby co dalej? Bo jest tu już druga taka para portali, która mnie wystrzeli na górę. No nie, no nie ma. Ej, no Halplux, jak ja tam wlazłem wcześniej na górę? Że jakoś to zrobiłem, nie? Ale to na tym promieniu ciągle ględzi. Jakby super, fajnie, tylko
No poważnie, jak ja tam wlazłam wcześniej? Tutaj na odwrót muszę skoczyć. No i co, jak pójdę tędy, pójdę tam. Jak pójdę tędy... Okej, okay, nieważne. Congratulations, you have played yourself. Wystarczyło się tylko troszeczkę dłużej pobawić portalami. I wszystko byłoby spoko. Klucz jest, ale nie widzę portalu. A i proszę bardzo, portal też się znalazł. Dobra. Let's go then. Lecimy dalej. O, akurat checkpoint na pół godziny, no to mogę zakończyć odcineczek. I jednocześnie tym razem się pożegnać. Ale to by robował ze windzie. Która ewidentnie będzie miała tu miejsce. No, chodź tam, chodź tam. To już? Nawet, żem się nie spocił. No, chyba, że tak by, wiecie, jedno piętro, teraz drugie piętro i druga część pojedynku. Coś takiego? Już kurde zdzbaniłem, bo mogłem się do Wulgrima w sumie teraz przejść sobie nakupić przedmiotu. To jest, bo to jest druga taka lokacja, w której nie ma Wulgrima. Ale tutaj jest to wyjaśnione fabularnie. Bo on tutaj nie wie jak dojść, jak to powiedział. Droga jest zasnuta demoniczną magią. Czy demonią magią, jak się tak było przetłumaczone, ale ja mówię demoniczną. I on nie wie jak tutaj się trafić. Więc tutaj jego brak jest dość logiczny. Ale dlaczego do Slify nie mógł się dostać? Tego już nie rozumiem. No i proszę bardzo, jest checkpointik, także... No, zawajkę pociągnę w kolejnym odcinku, a my widzimy się właśnie tam. Do miłego. Cześć.